Drodzy Państwo, naszym gościem teraz jest pan Krzysztof Stanisław Werner, prezes fanklubu The Beatles w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ponieważ w studiu Abbey Road było tak wielu muzyków, jak też mieliśmy okazję już poznać dzięki materiałowi przygotowanemu przez Michała Kowarskiego, to studio rzeczywiście było magiczne dla wielu, którzy tam tworzyli, to zatrzymajmy się przy legendarnym zespole The Beatles. Panie Krzysztofie, które płyty nagrali w tym słynnym miejscu? Jaka atmosfera panowała podczas tych nagrań? No, zespół The Beatles stworzył niemal większość swoich właśnie płyt ze swojej wspaniałej, wielowymiarowej twórczości, jak chociażby takich najsłynniejszych, które jakby każdy powinien znać z racji takiej już wiedzy ogólnej. No to przede wszystkim Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, czy Abbey Road, które stały się klasykami współczesnych dziedzictwa popkultury, nie tylko kultury brytyjskiej, ale w ogóle muzyki świata, które wskazywał pewne trendy, pokazywał właśnie wielowymiarowość, to co właśnie może zaoferować studio, bo samo miejsce Abbey Road Studios to nie tylko samo miejsce, gdzie tylko się nagrywa przeboje, to jest jakby wielu też określa artystów, którzy tam nagrywali, to jest jakby sanktuarium. To jest właśnie miejsce, gdzie kreuje się magię, bo czyli najprościej jest po prostu przyjść z gitarą, zagrać na żywo jakąś melodię, utwór, ale całkiem inność polega tego, że ci pracownicy, muzycy, producenci, którzy pracowali tam, to pragnęli doszukiwać się nowych możliwości, że zagrana gitara czy brzmienie pianina może całkiem inaczej brzmieć pod względem dźwięków, że nagle okazuje się, co nawet Ringo Starr często żartował, że gitara brzmi jak pianina, pianino brzmi jak gitara. I to właśnie pokazuje to, że Abbey Road było tym jakby pierwszym, czy nawet najważniejszym studiem, którzy po prostu podeszli całkowicie inaczej do nagrywania wszystkich albumów, hitów, więc to jest miejsce, gdzie tylko Beatlesi jakby rozsławili to, stworzyli pewną markę. To też w tym studiu, i to ważne, bardzo ważne jest do podkreślenia, że tam w tym studiu też zmieniła się filozofia nagrywania w ogóle płyt, piosenek, przebojów w tym aspekcie, że zdetronizowano rolę producenta muzycznego pod tym tylko wyłącznie kątem, że zaczynali artyści sami tworzyć muzykę. To nie było tak, że już producent decydował, to będzie hit, czy jakieś tam inne założenia, a muzycy nie mieli za bardzo dużo do powiedzenia, tylko właśnie dzięki Beatlesom i dzięki właśnie tym studio Abbey Road, gdzie oni to nagrywali, oni stali się jakby kreatorem rzeczywistości. A później już przyszły pokłosie oczywiście, bo warto że zaznaczyć, że po Beatlesach, jak już niestety rozpadli się w 1970 roku, to zawitała inna supergrupa, która jest na pewno wszystkim słuchaczom i melomanom jest znana, mianowicie Pink Floydzi, którzy znowu przejęli jakby tą pałeczkę po Beatlesach. Zresztą tak jest ciekawostek, to mogę dodać, że w jednym momencie było nagrywane trzy najbardziej przełomowe albumy, a mianowicie Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Beatlesów, The Piper of the Game Dawn, debiutancka płyta Pink Floydów, no i C.F. Sarrow, zespół The Pretty Things, który może nie przeszła, nie jest taka powszechnie płyta znana, ale warto ją znać, że to jest po prostu pierwsza rock opera, czyli byli zespół The Pretty Things był pierwszy niż chociażby The Who ze swoim albumem Tommy. Więc jeśli chodzi o to studio, jest to wiele, można rozmawiać na ten temat, ale najważniejszym aspektem jest to, że to jest inne po prostu miejsce, to jest po prostu... Czyli to nie jest trochę, to nie jest miejsce w sensie przestrzeni murów, tylko bardziej miejsce w przestrzeni
takiej ideologicznej myślenia o muzyce, nastawienia tych wszystkich twórców tam, organizatorów, współtwórców do tego, czym jest muzyka, czym jest poszukiwanie tego piękna, gdzieś zupełne odejście chyba od tej komercyjnej części i też pozwolenie sobie nawzajem na wymianę twórczą, bo to, co pan wspomniał, czyli gdzieś w pewnym stopniu detronizacja producenta muzycznego, to jest bardzo trudne, jak chyba wszyscy twórcy muzycy wiedzą współcześnie też, że takie otwarcie na to nowe, na to ryzykowne jest trudne, ale też przynosi niebywałe efekty momentami. No, a mamy przynajmniej to pod względem my, słuchacze, że właśnie przy takich zmianach filozoficznych, skrajnych, mamy przez to właśnie najwspanialsze płyty, najwspanialsze utwory. Zresztą też nieraz rozmawiam w ramach lubelskiego fanklubu The Beatles, że my jesteśmy też jeszcze szczęściarzami w tym aspekcie, że i tu w sumie Abbey Road Studios jest tym właśnie symbolem, że pokolenie, powojenne pokolenie i to, co teraz my też mamy jako będącymi wnukami i prawnukami tych właśnie tych osiągnięć, że mamy muzykę taką, jaką chcieli artyści, jaka ona by miała być pod względem jakościowym, pod względem przekazu. Gorzej było w okresie jeszcze przedwojennym, gdzie jakość nagrań była znacznie gorsza, nie oddawała pełnego ducha, a mamy to szczęście, że możemy zarówno Beatlesów, Pink Floydów, no wszystkich, którzy tworzyli Abbey Road, słyszeć tak, jak chciał John Lennon, Paul McCartney, Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, więc to jest ten właśnie, ta studio jest takim właśnie wyznacznikiem jakości, to też właśnie warto podkreślić. No, dlatego to jest kultowy studio i to, że Beatlesi uwiecznili to studio, tę nazwę i także też część wizualizacji na swoim albumie Abbey Road. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Stanisław Werner, prezes fanklubu The Beatles w Lubinie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.